Witam was wszystkich bardzo serdecznie, to ja, Minecraft Victor 50. No i chciałbym wam dzisiaj pokazać taki fajny sekretik, o którym mogliście nie wiedzieć. No i tak. A więc zaczynajmy. To jest ogólnie mój świat, jakbyście chcieli kilka mechanizmów z tego świata, to tak, to... możecie tutaj na przykład, jest moja winda, ale to kiedy indziej, to kiedy indziej. Napiszcie, czy chcecie jakiś tam mechanizm, to jest taki... No po prostu będziecie mówić, no. Więc mam tutaj zapalniczkę. Tutaj ogólnie tego nie widać, ale tu jest zbugowane, coś mam. Ogólnie tego nie widać, także nie martwcie się o to, tego nie widać. A więc załóżmy, że tego nie widać, tak, do tego. I mamy płaską ścianę. Płaska, nic tutaj nie ma, żadnych guzików. Hej, widzę. Czemu tutaj znik? Nic się nie da. A jak wezmę spalniczkę? Magia! Po prostu magia. Ale jak? What? Mam guzik wyłącznika. Jak? Przecież to... Ale o co chodzi? Nie ma żadnych guzików. Jest taki bug, że tu jest ogólnie tu jest redstone, który prowadzi tutaj i tutaj. I ten blok jakby zasila ten piston, chociaż ona o tym nie wie. Jeśli na przykład zbugujemy tutaj to, to on się aktywuje. I jeśli zapalimy tak jakby szkło, to ona da sygnał, bo ona jakby tak przez 1 setną sekundy jest blokiem, który aktywuje ten piston. I tak samo to działa jak... tak samo jak no po prostu jak ten piston kliknie, to on też tutaj ma tutaj, ale tutaj jest ten błąd związany z tym wszystkim. Tutaj są zamurowane. Tu jesteś nie to. Jak tu się dostałaś? O Boże. Dzień! Nienawidzę nie to pewnie. Czemu ono się doda? Czy tam czek, nieważne. Tak, a więc. No po prostu tak to wygląda. Widzicie, tutaj to działa. I to wtedy daje tu sygnał, który prowadzi się tu. I tutaj zmienia obieg, ale to za chwilę będzie w osobnym budowaniu. Na ten razie po prostu tutaj prowadzi i tak. I tutaj ogólnie tego nie ma, to tak wygląda, ale dla bezpieczeństwa tak budowałem to, żeby nie było. No, a więc tak. Tutaj jest sygnał i tutaj otwiera. No i wtedy jak stąd wyjść? Można na dwa sposoby. Albo tutaj zamknąć tutaj przejście, wtedy to widać, że tu jest jakieś przejście. Albo można zrobić tak, że jesteśmy jakoś oddaleni i szybko się odsuwamy, tak. No i to jest ten mechanizm. Teraz pokażę, jak go się buduje. Jakieś tylko odpalę, żeby wziąć potrzebne materiały. Tutaj idziemy w potrzebne materiały. Na pewno będzie sticky piston, guzik, redstone, repeatery, pochodnie. Szkło na pewno będzie potrzebne. Coś tu jeszcze? Chyba nie. Wszystko to zamykamy. Tak, zbuduję to może tutaj. A więc to się buduje jeszcze schodki. Dobra, schodki już tutaj są, wezmę. Nie są schodki, tu są schodki. Dobrze, a więc na początku się buduje tak. Tutaj stawiamy tak. Musi być tak i drugi tak. Wtedy się takie coś tworzy i tutaj można, jest taki niewidzialny knocyk jakby,
teraz odbudowujemy. Jak widzicie, teraz to widać normalnie, nie wiem czemu tam miałem zblokowane. Po prostu miałem, nie wiem czemu. Pewnie zależy od w jakim kierunku to postawimy, nie wiem. No, teraz naprzeciwko tego musimy postawić piston, a więc tutaj, tu. No to załóżmy, że tutaj postawimy szkło. Teraz tutaj tak postawiamy piston, musi być klejący z blokiem. Tutaj możemy sobie tak obudować, nie wiem, żeby jakiś drewniany mechanizm nie będzie, żeby nie podpalić go. Można tak zrobić. Można od razu przy tym, nie wiem, jak to woli. Jak słyszymy, jest. Teraz tutaj dajemy obojętnie, czy na 1, czy na 4, to jest tam obojętnie. Jeden daje na 4 dla estetyki. Glebeki. Tu musi być repeater, tak? Chyba. Tak, tutaj o. Albo możemy zbudować jeszcze tak. No. I teraz tak, żeby to było jak najdalej od tego mechanizmu. I tu musi być repeater, to nie musi być. A więc teraz to tak wygląda i teraz, zaraz zobaczycie. A, jeszcze tu musi być. Widziałem, że coś spieszę. Tu może to wezmę wyżej, żeby to nie przeszkadzało. Pach, pach. Tak, no i teraz jak tak zrobię. O, to miał być przecież nad pistonem, a nie obok pistona. Zobaczcie, mój błąd, pewnie to wytnę. I tak to miało wyglądać. Nie widzimy, daje to sygnał. No i tutaj temu to musi być na 4 ustawione, żeby był. Widzimy, jest sygnał. No i teraz to idzie do dalszej części mechanizmu. To już sobie sami zrobicie. Ja tutaj tylko tak zrobiłem. O, na przykład jeszcze trzeba zrobić taki. Ten, jak to się nazywa, przedłużacz sygnału, tylko się buduje w ten sposób. Tutaj mamy jakiś klocek, tutaj mamy pochodnie, bez tego klocka, nie dajemy redstone. To jest taki przedłużacz, jakby to wam się przyda do dalszych części mechanizmu. No i tak to wygląda. No i załóżmy, że ja tu chcę mieć, nie wiem, lampkę na przykład do mojego pokoju, albo tutaj, o. Tu chcę sobie lampkę zapalić, taką lampkę. I to jest tak prowadzę, tak. Nie załóżmy, że mamy repeater. Nie wiem, czy jest potrzebne, ale ja to zawsze daję za wszystkiego wypadku. No jak widzimy, jest skaszone. O my, co to pojawiło się? What? Dla bezpieczeństwa jeszcze dam tutaj, o tak. No jak widzimy, jest. Gasi się. A ten mechanizm działa na w ten sposób, że resztę sobie sami zbudujecie, jak chcecie taki, jak zbudować takie, nie wiem, gdzie to było, to takie w całości, to mi powiecie, napiszcie, czy ten. W ogóle chcecie o tym. Wiecie, o co chodzi.
bierzemy guzik i teraz tutaj jest output. A, jeszcze zapomniałem kodu. A nie, tam jest, tam. No i nie, co, 8 lampki. To po prostu się przesuwa, bo jest taki bug. No to jest taki przedłużacz, jakby nie wiem, jak to nazwać. Po prostu tak. Taki bug switch. Bug switch, nie wiem, jak to nazwać. Dobrze, a więc piszcie, czy wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. Dajcie do ulubionych, nie wiem, co tam chcecie. Tak. Jeśli chcecie więcej takich ciekawostek, to piszcie. No to narka.